Ale jeżeli ty zobaczysz swoją sprawczość, to automatycznie zaczynasz szukać rozwiązań i zaczynasz szukać działań także tych małych. Ważniejsze jest nawet nie tyle otwartość i akceptacja, co w ogóle zrozumienie, że przyszłość nie występuje w liczbie pojedynczej. My też historycznie tych stresorów mieliśmy kilka. I w momencie, kiedy stoisz przed sytuacją stresową, to generujesz tych rozwiązań. Tro, trochę, nie? W sensie widzisz różne możliwości. Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Science Cafe. Naszą dzisiejszą gościnią jest doktor Edyta Sadowska, futurolożka z Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, cześć, nie pomyliłeś, wszystko dobrze. Chciałabym zacząć od takiego trochę może osobistego pytania. Czy jesteś optymistką? Czy żeby zajmować się jakby przyszłością, badać ją, Trzeba być w pewnym stopniu optymistą. Czy wystarczy tylko taki analityczny umysł? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Bo to też zależy od tego, jak my zdefiniujemy optymizm. Czy my, myśląc o optymizmie, myślimy cały czas o uśmiechniętej twarzy i takim turbo radosnym parciu naprzód? Czy na przykład damy miejsce na, wiecie, Bartkowski o tym mówi, na smutny namysł? taka jest się na pogodach jak dzisiaj. Która prowadzi nas do refleksji, do pewnej zadumy, zatrzymania się trochę, wypicia herbaty pod ciepłym kocem, to też może być optymizm. Nie? Optymizm to nie jest tylko, to nie są tylko różowe okulary i widzenie świata zero-jedynkowo, że jest albo bardzo źle, albo super dobrze. Tak? Czyli w tych dwóch narracjach, w których my najczęściej funkcjonujemy. Tak? Czyli dystopia, nic już nie ma, i utopia, wszystko jest, nic nie muszę. Nie? Tylko protopia, o tym mówi Kevin Kelly. I to dla mnie jest optymizm, czyli e, miejsce też na. E, takie radosne postrzeganie przyszłości, ale też miejsce na to, żeby się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy to na pewno tam chce iść. Nie? Że w sensie, że ten namysł, który czasem e, jest potrzebny jakiś smutek do refleksji, e, też dla mnie jest częścią optymizmu, więc e, ja bym to tak, jeżeli tak zdefiniujemy optymizm, to jestem optymistką. Pytam do tego, zapytałem o to, jakby, bo jakby powiedzmy, że ludzkość. Takiej powiedzmy, w miarę bliskiej perspektywie ma parę takich wyzwań dużych, które na pewno niektórych budzą niepokój, typu jakby zmiana klimatu, tak, rozwój AI, tutaj jakby wojna, jakby zmiana polityki światowej i tak dalej, więc jakby jakby chcąc rozmawiać o przyszłości, jakby mając z tyłu te y, tematy, no jakby chyba jednak trochę trzeba takim, może nie przez okulary popatrzeć, ale jest takim, ok, jest problem, ale damy radę go rozwiązać jakoś. To jest najważniejsze w myśleniu o przyszłości. Ja Nazywam future mindset, bo to nie jest narzędzie, to nie jest tylko future thinking, czyli tam, nie wiem pewne umiejętności budowania scenariuszy, analizowania trendów, ale to jest pewien mindset, który pozwala ci tak naprawdę widzieć sprawczość, bo po pytaniu what if musi przyjść pytanie co dalej. Jeżeli nie masz aktywności, nie masz, nie widzisz, ja, ja na to mówię czasownikowa koncepcja prawdy przyszłości, nie, że że ty widzisz czasowniki i teraz tak będąc no, przed taką przyszłością, która jawi się jako a, przyszłość pełna kryzysów. Tak jak wspomniałeś, to jest klimatyczny, społeczny, moglibyśmy tego mnożyć, ale jeżeli ty zobaczysz swoją sprawczość, a, to automatycznie zaczynasz szukać rozwiązań i zaczynasz szukać działań także tych małych, także tych, które mm, w kontekście siebie jako jednostki, mogą coś zmienić, nie? Eee, nie wiem, weźmy pierwszy przykład z brzegu, chyba najbardziej popularny, sztuczną inteligencję, tak? Oczywiście ja mogę myśleć, że ten mega trend zupełnie zmieni nam rzeczywistość, zautomatyzuje wszystkie zawody, no i tak zapadać się w, w ten trend, nie? Pomału, a z drugiej strony mogę sprawdzić, w jaki sposób ja mogę współpracować ze sztuczną inteligencją, eee, co mogę jej oddać, co mogę wziąć w zamian, albo czego na przykład w zamian mogę się nauczyć, nie? Generując sobie jakąś przestrzeń. Więc um, myślę, że e, te kryzysy, które są na horyzoncie, to jest, e, to jest taka dobra ściana, żeby powiedzieć ej, teraz zaczynam działać, bo muszę coś zrobić. Nie? Bo nie mogę być już tylko biernym obserwatorem, tylko muszę zacząć e, m, szukać czasowników. Czyli tak kryzys jest takim mot motorem do rozwoju trochę jakby. W sensie kolskim. To znaczy może być, no to może być o tym też pisał um, już kilka lat temu Taleb, który mówił o antykruchości, nie? o tym, że każdy stresor powoduje, że my możemy być silniejszy, że my możemy lepiej budować swoją rezyliencję, swoją pewne, pewnego rodzaju odporność, nie? że my możemy też widzieć wiele przyszłości. Nie? Jeżeli patrzysz na kryzysy z myślą taką, że tych przyszłości jest wiele i tak naprawdę ogranicza cię tylko wyobraźnia. I to mogą być przyszłości oczywiście dobre dla Ciebie, ale to mogą być też przyszłości, które są dla Ciebie paskudne, nie? I to jest zadajesz sobie pytanie, ok, co ja mogę dzisiaj zrobić, żeby tam nie iść, nie? Albo e, co zrobić, żeby iść do przyszłości, która jest przeze mnie mm, wymarzona. Więc e, no sprawczość to chyba klucz. Jak zatem aktywnie budować tą przyszłość? No i trwa, bo użyłeś słowa aktywnie, bo to jest, to jest recepta. W sensie my musimy być aktywni w stosunku do przyszłości. Czyli nie patrzeć tylko i wyłącznie na przyszłość przez pryzmat nowych raportów, które pojawią się od stycznia do marca, tak, i każdy zmapuje 80 czy 100 trendów, e, tylko e, patrzeć oczywiście na trendy, na megatrendy, jako na pewnego rodzaju drogowskazy, ale szukać sprawczości. I to jest znowu o narracji, która, em, której ta nasza sprawczość trochę nam uciekła. I to nie tylko jest, to nie tylko przez nas i przez nasze lenistwo, ale też przez to, jaką my opowieść o świecie dostajemy. Siedem trendów technologicznych, które zmienią rynek pracy. Piętnaście trendów technologicznych, które zmienią twoje życie, nie? Zobacz, nie ma absolutnie tu mowy o sprawczości jednostki, nie? To samo jest, ja bardzo walczę ze sformułowaniem kompetencje przyszłości. Bo uważam, że kompetencje przyszłości są w przyszłości i tak właściwie nikogo nie interesują, bo są w przyszłości. Nie? Zobacz, jak zmienia się percepcja, kiedy dokładasz do tego do. I zamiast kompetencji przyszłości, mówisz kompetencje do przyszłości. Kompetencje do przyszłości oznaczają, że widzisz jakieś przyszłości, w liczbie mnogiej najlepiej, ale też ty chcesz do nich dzisiaj iść. Nie? Więc one mają, te kompetencje mają czy doprowadzić do tego świata, który sobie w głowie budujesz. Nie? I teraz a, to zupełnie zmienia optykę, bo już od razu masz wskazanie, że ty możesz coś z tym zrobić. Nie? że to możesz aktywnie brać udział w tworzeniu przyszłości, w projektowaniu przyszłości, że e, tak naprawdę ten mindset, który Ci towarzyszy, e, powoduje, że ty też jesteś elastyczny, Nie? że e, ja też często przywołuję zasadę 6R, która zazwyczaj jest przy e, kwestiach poruszana przy kwestiach środowiskowych. Związane z zrównoważonym rozwojem, ale też patrzenie na kompetencje do przyszłości nie przez pryzmat kolejnych kompetencji, które co roku się pojawiają, nie trzeba się ich nauczyć, trzeba je w jakiś sposób przyswoić. Ale zastanówmy się, co na przykład z tych kompetencji, które mam dzisiaj, e, których się powinnam oduczyć, e, które mogę troszeczkę zrecyklingować, nie? trochę coś tam dołożyć, które powinnam przemyśleć. Nie? Czyli zachowanie energii na przyszłość też poprzez takie podejście do kompetencji jako pewnego ciągłego procesu um, uczenia się, oduczania i zastanawiania, co tak naprawdę mi dzisiaj a, mi dzisiaj służy. Więc myślę, że to są takie podstawowe narzędzia, ale rzeczywiście ta aktywność, nie? o której Ty powiedziałeś na, na początku. Czy czym jest to otwartość pewna na zmiany też, że jakby nie, że boimy się, tylko że okej, okay, jakby akceptacja pewna, żeby móc w ogóle działać, musimy jakby zaakceptować, że jakby świat idzie do przodu. Znaczy moim zdaniem najważniejsze jest nawet nie tyle otwartość i akceptacja, co w ogóle zrozumienie, że przyszłość nie występuje w liczbie pojedynczej. Jeżeli my zaczniemy myśleć o przyszłościach, a nie o jednej przyszłości, to my automatycznie mamy kilka dróg. Nie? I w każdej z tej, tej dróg mamy różne możliwości, z których możemy skorzystać. I zobacz, jak to buduje już pewną pewność, nie? E, to, że ty masz wybór. Ja zawsze moim studentom powtarzam, że największym luksusem w życiu, w każdej e, przestrzeni twojego życia jest posiadanie wyboru. Jeżeli ty posiadasz wybór, to jeżeli pewne warunki ci nie odpowiadają, to ty możesz powiedzieć... Te warunki przystały mnie już, nie są już dla mnie do, do zaakceptowania, tak? Ja mogę je zmienić, ale tylko wtedy, kiedy ty widzisz, że tych ścieżek jest kilka, nie? Kiedy ty na przykład, nie wiem, patrzysz w, w, w kontekście sztucznej inteligencji, nie tylko jako na trend, który na ciebie spada i ty musisz teraz iść tylko i wyłącznie w tą stronę, ale patrzysz na przykład, nie wiem, chociażby w kontekstach związanych z rzemiosłem. Że my rozwijając czy treści syntetyczne, czy no, współpracując ze, ze sztuczną inteligencją, nam będzie brakować takich wytworów rąk ludzkich, zwykłego rzemiosła. To się dzisiaj już dzieje. Ludzie chodzą i lepią kubki z gliny. I nie dlatego, że one są super ładne, tylko dlatego, że oni je ulepili własnymi rękami. I to jest po pierwsze o tym, że my potrzebujemy. E, Takiego ludzkiego rzemiosła, bo to jest, to jest nasze, biologiczne, po prostu ewolucyjne. Ale po drugie, to jest też kwestia tego, że masz sprawczość. Dlaczego ludzie uprawiają pomidory na balkonie? No, umówmy się, zrobią z nich jedno spaghetti, tak? No, może dwa. Jak jest dobra pogoda, bo tyle pomidorków zbiorą. Ale ty widzisz proces, kiedy ten pomidor rośnie. I ty wiesz, że jeżeli go podlewasz, to on rośnie, a jak go nie podlewasz, to on umiera, nie? I zobaczcie, jak to jest mocno o sprawczości. O tym, że jeżeli ty widzisz, że coś e, dzięki tobie może się zmieniać, to ty automatycznie chcesz y, y, jesteś w pewien sposób uzależniony od tego, żeby podlewać tego pomidora, bo jest ci żywo przykro, jeżeli ten pomidor po prostu wdechnie, nie? Więc y, y, y teraz zobaczcie, nie? Mówimy o AI-u, mówimy o automatyzacji, a z drugiej strony dostajemy turbo y, informacje od. Y, ludzkości, że my potrzebujemy rzeczywiście dotykać, tworzyć i, i, i niekoniecznie może się odbywać tylko i wyłącznie przez AI, nie? Czyli tak naprawdę te AI może przynieść tam też takie no, czas ponownie na te właśnie czynności typowo -ludzkie, bo jakby to to była, pierwsza, to była pierwsza obietnica i teraz jeżeli my na trendy patrzymy, e znaczy, może inaczej, jeżeli my e, nie, nie patrzymy na trendy z takiej perspektywy trochę, trochę dalszej, o tym mówiłem i lepsze, żeby e, brać też szerszy horyzont do każdego trendu, e, no to my nie zobaczymy też pewnych konsekwencji, tak? No bo to, co powiedziałeś, AI da nam więcej czasu, to była pierwsza obietnica, która e, ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza w tym, tym, tym postaci generatywnej, przyszła. No ale zrobił się problem, bo ta obietnica wpadła w superproduktywne społeczeństwo. I przez pierwsze miesiące już nie miałeś pięciu projektów, które mogłeś z wystawionym językiem po prostu i w zadyszce robić sam, bo ty mogłeś mieć dziesięć projektów. Bo miałeś prywatnych asystentów wygenerowanych do każdego i mogłeś być super produktywny. Jeżeli trend wpada w społeczeństwo, które jest, czy grupę, która jest świadoma potrzeby odpoczywania, nic nie robienia, Um, Budowanie aktywności fizycznej, yy, czy jakiegoś w no, szeroko pojętego wellbeingu. To ja rzeczywiście zostanę przy tych pięciu projektach, które mam nie, mo, nie muszę być unikornem w ciągu trzech miesięcy, tak? Ale ja będę mieć rzeczywiście więcej czasu yy, na to, żeby iść na przykład na spacer. Nie? Ale to są, to, są to, to pytanie, gdzie ląduje trend. Nie? Czyli nasze wybory znowu. To są nasze wybory. Ale to i to, ale to jest znowu o sprawczości, nie? Bo teraz no, rzeczywiście my zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy przed ścianą absolutną, bo fizycznie nie wyrabiamy po prostu. Mamy za dużo informacji, za dużo bodźców, wszystko się dzieje wszędzie naraz. Psycha nam siada. Dlatego coraz częściej mówi się właśnie o detoksach digitalowych, o tym, że chętniej kupujemy już w krajach azjatyckich damfony. Że wcale nie chcemy mieć tego super kolorowego iPhona, który po prostu krzyczy do nas z każdej możliwej, nie, z każdej możliwej rolki, z każdego możliwego kolejnego scrollowania ekranu. nie? nie ale to dzieje się to, to jest proces, który pokazuje nam, że my odkrywamy na nowo swoją sprawczość. Że ja mogę odłożyć telefon. nie? Um, ostatnio Obserwatorium Trendów dla Kultury robiło taki duży research na temat wolnego czasu i przyszłości, jak będziemy spędzać. Tam dziewczyny zrobiły między innymi, e, teraz mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska, Maja, Maja Musznicka, Trendify na Instagramie, e, pokazała taki case z, z Finlandii, gdzie jest już wyspa, w której, do której nie wchodzisz telefonem. Spetnie. Patrz, nie robisz miliarda zdjęć, których potem i tak nie oglądasz nie? Skupiasz się na tym, co jest. To, że takie miejsca powstają, to nie jest wymysł jednostek. To jest realna potrzeba ludzi, którzy po prostu chcą się odłączyć. Gdzie nie ma już FOMO, czyli strachu przed tym, że nie będziesz wiedział, co się dzieje, tylko jest coraz częściej joy of missing out, że ty chcesz być odłączony, ty nie chcesz uczestniczyć w takim zbiorowym szaleństwie i nie dlatego, że znowu um, to jest jakaś twoja racjonalna decyzja, tylko, że ci po prostu psycha nie wyrabia, nie? ciało ci nie wyrabia. Ty nie jesteś w stanie spać, jak naświetlisz się przez ostat... przez godzinę przed snem, po prostu swoim telefonem. Nie? Więc mm, no myślę, że to, co jest kluczowe, to to, że na trendy trzeba patrzeć bardzo szeroko nie? i, i szukać, tej, szukać tej naszej sprawczości, bo ona w każdym tym trendzie jest. Trendy możemy zmieniać wciąż i to jest, to jest piękno przyszłości. Po tej, tej sprawczości. Taki ciekawy przykład, który mnie bardzo uderzył. Bo jakby nie dotyczy AI, ale dekarbonizacji Polski, gdzie jakby wiadomo, że Polska stała zawsze węglem, a okazuje się, że przez 5 lat programów, w którym były proste dopłaty do paneli fotowoltaicznych, osiągnęliśmy w tych, jakby, dając właśnie tak naprawdę ludziom pieniądze i sprawcze, bo oni tak musieli ze swoich wyłożyć. Osiągnęliśmy więcej mocy, jakby sumarycznie, jako kraj w fotowoltaice niż cały kontynent afrykański. We wrześniu mniej niż 50% energii było wytwarzane w Polsce z węgla. I mi to mocno jakby no, ale robiło w tak, głowie, jak że się myślałeś, nie jest kurczę, sprawczość. Tak, sprawczość, ale właśnie ten przekaz, że jest źle, jest źle, jest źle, że Polska musi się zmienić, jak w a jakby zabrakło mi wcześniej tej właśnie informacji, że kurczę, że jednak jest super, że, tak, ale tak mm -hmm. nie jest źle, że jednak robimy, zmieniamy mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. no, to, jest, to jest to, co powiedziałeś. Ja bardzo zwracam uwagę na słowa. Uważam, że słowa, i to, jak my mówimy o przyszłości, jaki słów używamy absolutnie powoduje, że my inaczej ją postrzegamy. I to, co powiedziałeś przed chwilą, właśnie o tym, że zaczęliśmy mówić. Pozytywnie. Ty się e, motywować możesz na dwa sposoby. Nie? E, nie wiem, przed egzaminem na studiach możesz motywować e, przez cały semestr, nie? a możesz zmotywować tydzień przed egzaminem i powiedzieć, egzamin będzie trudny. Ludzie nie uczą się dlatego, że chcieli się uczyć przez cały czas, tylko dlatego, że powiedzieli, że egzamin będzie trudny, więc po prostu się boją. nie? E, Jedna i druga motywacja działa, tylko ta ze strachu działa na krótko. Nie? A to, że ty mówisz o panelach, ja dodam do tego jakieś takie wiesz, małe czynności, które to, że na przykład nie wiem, nie kupujesz czy nie używasz butelek jednorazowych do wody, tak? że ja ratuję banany. Te pojedyncze w sklepach, bo one będą wyrzucone. Nie? Niczym one się nie różnią od tych, dalej masz trzy, nie? tylko nie w kupie, tylko pojedynczo. I to jest znowu o, o, o sprawczości, my w Fundacji Laboratorium Architektury 60+, mieliśmy taki pro, projekt w kooperacji między innymi z kinami, gdzie próbowaliśmy zaangażować osoby w wieku senioralnym do tego, żeby dbały o, o środowisko i tam najwięcej pytań było, no, to, no, ale co ja mogę zrobić jako jednostka? Nie? Jeżeli ty dasz ludziom możliwość rzeczywistego wpływu na przyszłość, nie, nie tylko w kontekstach środowiskowych, ale też w kontekście, właśnie, na przykład, nie wiem, tego, jak ty możesz budować dzisiaj swoją ścieżkę kariery, wiedząc, że na horyzoncie AI, tak? albo wiedząc, że na horyzoncie kryzys środowiskowy, nie? ale jeżeli ty dzisiaj staniesz i widzisz, że masz taką możliwość, taką, taką i taką, ja czasem też wywracam, bo my jak tworzymy scenariusze, to zazwyczaj tworzymy je w miarę bezpieczne. Nawet jak nam się wydaje, że one są jakieś turbo niebezpieczne dla nas, to one są dalej bezpieczne. Więc ja robię taki, um, takie ćwiczenie, to Jane McGonigal z autorką. Uh, to jest taki fikołek, upside down. Um, no, wymyśl jakiś statement, który na pewno będzie w przyszłości. Ogólny. Kryzys klimatyczny. Kryzys klimatyczny ale, jednym, ale jednym zdaniem. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dzieci są ciekawe, no, na przykład scenariusz dla waszego Centrum Nauki Eksperyment. Tak, Dzieci są ciekawe. No, umówmy się, że tam do któregoś roku rzeczywiście są bardzo ciekawe. I to, co robisz, to odwracasz ten statement do góry nogami i mówisz, dzieci nie są ciekawe. I na tym statemencie budujesz sobie strategię rozwoju na przykład swojej organizacji czy Centrum Nauki Eksperyment. Co my możemy zrobić, jeżeli dzieci przestaną być ciekawe? Jak my już w nich na przykład możemy zareagować? Na tą taką dużą wywrotkę. Ja kiedyś pracowałam z kobietą z branży hotelarskiej, która, no bo oni budowali strategię dla branży. I statement był: ludzie śpią. No po co są hotele, tak? Ludzie śpią, więc są wygodne materacje, pościele, zapachy i tak i tak dalej. I ona zaczęła pracować nad przyszłościami opartymi na statementcie: ludzie nie śpią. Więc po co jest hotel? Co jeszcze dzisiaj może dać hotel, nie? Na przykład w Nowej Hucie, ostatnio Miłosz Chorodyski w tym tygodniu opowiadał o tym, że powstaje tam reaktywowane jest nowe kino, o której nazwy nie pamiętam, ale kino w Nowej Hucie i ono nie jest tylko i wyłącznie kinem, ale jest miejscem zabaw dla dzieci, jest też miejscem spotkań, jest restauracją, czyli są kolejne komponenty związane z doświadczeniem i to też jest odpowiedź na to, co się dzieje, tak, że my, że nam zaczyna ciążyć to, że jesteśmy sami że jesteśmy tylko indywidualnymi jednostkami zamkniętymi w sobie, że my potrzebujemy ludzi dookoła siebie, zawsze tego potrzebowaliśmy, dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I budujesz doświadczenia tak naprawdę, które pozwalają nam poczuć znowu przynależność do grupy, otworzyć się na dyskusję. To też wzmacnia twój intelekt, jeżeli dyskutujesz, jeżeli spotykasz się z ludźmi tak i tak dalej, nie? Więc um, nie pamiętam już jakie było pytanie, ale generalnie chodzi o to, żeby budować w tych przyszłości jak najwięcej. Czyli to jest takie, jakby badanie przyszłości trochę polega na tym, że yy, wyprzedzamy to, co się może wydarzyć, tak? W sensie tak aktywny, spo, w sensie, yy, przygotowujemy rozwiązania, które potencjalne jakby zmiany wyprzedzają. Generalnie praca z przyszłościami polega, na, tak naprawdę, yy, w przyszłości jest tylko bardzo jeden malutki fragment, bo my najpierw zastanawiamy się, czy nad problemem, nad wyzwaniem, które, nad którym chcemy te scenariusze tworzyć, tak? Potem wyskakujemy sobie w przyszłość. Ja zawsze się śmieję, że w Polsce to jest perspektywa 30 lat, to jest perspektywa, w której ludzie chcą myśleć o przyszłości, bo to jest perspektywa kredytu hipotecznego, tak? Mamy mniej więcej to zaopiekowane, wiemy, że musimy dożyć, nie? I tam jeszcze ewentualnie mieć na tyle dobrze poukładane finanse, żeby go spłacać, ale ja zachęcam do tego, żeby patrzeć na przykład na 100 lat, nie? To jest rzeczywiście dosyć duża, fajna spekulacja. Ale my tutaj układamy tę narrację i ten scenariusz tylko w jednym momencie, bo to, co jest najważniejsze i co powoduje, że my w przyszłościach odnajdujemy swoją sprawczość, to jest element, który my nazywamy backcastingiem, czyli że my wracamy do dnia dzisiejszego i zastanawiamy się, co się stało. Nie? Jak do tego doszło, że my jesteśmy w tym miejscu, w tej narracji, którą sobie w głowie wytworzyliśmy, albo jak to zrobić, żeby tam wcale nie iść? Nie? I teraz po pierwsze możemy myśleć o czasownikach, czyli o planie działania, które nas doprowadziło do tego miejsca, ale możemy też na przykład myśleć o kompetencjach. Jakie ja będę potrzebować wiedzy, jakich umiejętności, jakich postaw do tego, żeby być tutaj? Nie? Jakich... Czasem to są też nowe słowa, które są nam potrzebne. Nie? To bardzo mocno widać w permanentnym używaniu słów z języka angielskiego w obszarze technologii. Dlatego, że język polski, z całą moją miłością do tego języka, jest językiem bardzo definicyjnym, bardzo sztywnym. Nie? I czasem rzeczywiście czegoś z angielskiego nie da się przetłumaczyć, bo w języku angielskim obejmuje to tak dużo, że u nas jest, jest problem. Nie? I teraz podam przykład. Mówimy o przyszłości pracy. Jak trudno jest. Wygenerować różne scenariusze przyszłości pracy, kiedy my praca, myślimy miejsce i czas. Jak trudno myśleć o nowych zawodach, które nie będą w ogóle wymagać ani obecności fizycznej, nie będą też określone czasem, bo będziemy pracować turbokreatywnie, nie możemy pracować od 8 do 16 i włączyć sobie przycisk w głowie od 8 teraz pracujesz turbokreatywnie, bo taki jest twój schemat pracy. Nie? Jeżeli my nie. To robił LEM, wymyślał nowe słowa. Tak? Żeby, żeby szukać też nowych możliwości opowiadania świata. Nie? Bo to jest, też, to jest też bardzo trudne. Nie? Kiedy my, na przykład, nie wiem, mówimy, będziemy mówić. Nie wiem, o, o przyszłościach związanych z migracjami, pytanie, czy my nie powinniśmy trochę przeformułować słowa rodzina. Rodzina to też jest sztywne słowo, nie? Związane z, no, z krwią najczęściej, nie, a nie, u, na przykład już u cyfrowych nomadów, którzy dużo podróżują, nie, pojawia się rodzina, która jest grupą przyjaciół. Nie? to są zmiany e, też e, słów i, i ich definicji, nie. A jak, jak Polacy, jak, jak, jakie są twoje Jak Polacy takie zmiany przyjmują? Jakby, jak oni się zapatrują na, na przyszłość? W sensie. Chodzi o to, że. Jakby to powiedzieć? Czy jesteśmy pesymistami? Właśnie nie do końca. Się okazuje że, że według badań całkiem do nowinek z takim entuzjazmem podchodzimy. Eee, mm. i na przykład przykład pandemii pokazał, że my jesteśmy tak dużo do przodu. Eee, czy e-recepty, czy właśnie wszystko przez telefon. Eee, płatności dzisiaj w Polsce 90% płatności eee, kartą blikiem albo bezdotykowo. dotykowo. Okazuje że Polacy tak. Eee, te, to, to, co przynosi jakby dzień bieżący, ale jednak, no powiedzmy, że są rozwiązania, których jeszcze przed chwilą nie było, z takim dużym optymizmu przyjmują. Mam y po pojawia mi się w głowie myśl, ona jest nieoszlifowana, więc <laughs> nie wiem, czy jest prawdziwa, ale powiem ją, bo może jest, może jest, może jest właściwa, że my też historycznie y tych stresorów mieliśmy kilka. I w momencie, kiedy stoisz przed sytuacją stresową, to generujesz tych Rozwiązań Tro, trochę, nie? W sensie widzisz różne możliwości. Może to, jest, może to jest ta kwestia, nie? Ja się kiedyś bardzo długo zastanawiałam, z czego wynika to, że niektórzy pracując nad przyszłościami, po prostu z defaultu widzą ich mnóstwo. Nie, że to jest po prostu taka zapałka i wybucha ogień, nie? Jest taka przyszłość, taka, 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 nie? I, i, I potem doszłam do wniosku, że może to jest właśnie związane z pewnym doświadczeniem życiowym, z pewnymi stresorami, które się pojawiają, z czymś, że musisz, na przykład, nie wiem, tam w wieku, może nie kiedy jesteś dzieckiem, ale kiedy dorastaś, to że musisz stawić czoła różnym przeciwnościom i ty po prostu po pierwsze widzisz znowu swoją sprawczość, a po drugie no, generujesz sobie rozwiązania. A więc może dlatego jesteśmy otwarci, ale że mamy. bo to Sama otwartość też nie wystarcza, nie? W sensie o jej braknie w pewnym momencie. Że my chcemy też te procesy pozwalające nam na adaptację do zmieniających się warunków, że my tą adaptację mamy na wysokim poziomie po prostu, nie? Właśnie też przygotowując się do rozmowy, sprawdzałem, jaki udział w rynku w tym momencie ma IT w Polsce, jeśli chodzi o nasze PKB. I okazuje się, że jest dużo większy udział w PKB polski yy, sektor IT niż na przykład rolnictwo. Dużo więcej pieniędzy generuje. E, no tam niecałe, no w przyszłym roku to będzie mniej więcej 3,5% polskiego PKB. Yy, to będzie sektor IT. Co też mnie tak dosyć zaskoczyło, że kurczę, że jednak my faktycznie yy, no, jesteśmy nie że tylko takimi odbiorcami tego, co, ale co przyjdzie, ale my zaczynamy mocno. Ja nie wiem, czy zaczy... kształtowa. Ja nie wiem, czy zaczynamy. Ja myślę, że jesteśmy absolutnie cen w centrum. Zobacz, ilu e, świetnych programistów mamy w technologiach w Stanach Zjednoczonych. No tak, ale 30 lat temu tego w ogóle nie było. Informatyka na przykład nie istniała w Polsce praktycznie, że jakby w tym krótkim czasie mm. jakby zaczęliśmy... No, no to, te, to też jest może, może kwestia właśnie adaptacji. Um, też kwestia tego, że musieliśmy, musieliśmy kiedyś tego króliczka, gonić. Goniliśmy cały czas. właśnie nie, Miałam takie marzenie, żeby w Polsce właśnie zaczęto w końcu mówić: kurczę, to jest my jednak umiemy, rozwijamy się jakby i żeby jeszcze więcej jakby z takim właśnie nie że pesymizmem, żebyśmy zasuwać i tak dalej, tylko takim kurczę, jakby jest dobrze, zapracowaliśmy sobie na, na to, może być jeszcze lepiej. Oczywiście, ale wiesz, to jest, to jest wielki ukłon, wielka prośba do edukacji, do systemu, ale też do rodziców, żebyśmy się mogli chwalić. Po prostu nie? Żebyśmy skończyli też z taką narracją, która często jest do dzieci. Nie chwal się, bo jesteś falipięta i tak dalej, i tak dalej. Tak, absolutnie się z tą zgadzam. Ja dużo pracuję w projektach międzynarodowych. My się nie umiemy chwalić. My nie umiemy opowiadać o sobie rzeczywiście dobrze, pokazywać swoje prace. My ciągle chcemy jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze lepiej, dlatego że mamy pewien kompleks po prostu gdzieś w sobie, nie? I, i, I tak, absolutnie. Jeżeli my e, ja, ja to na przykład widzę po języku angielskim. Nie? Polacy muszą mówić gramatycznie, i, i to nie mówię teraz w kontrze do gramatyki, bo gramatyki też się trzeba uczyć, ale naprawdę w języku najważniejsza jest komunikacja. E, I e, europejski angielski jest czeski, czeskim, angielskim, hiszpańskim angielskim, polskim angielskim. I ja widzę też jaką bar jaka bariera duża jest w, na przykład po, Polaków. E, tym, żeby powiedzieć na pewno dobrze gramatycznie, nie, a nikt nie zauważy, że powiedziałeś coś niepoprawnie, używając innego czasu, nie? ale to jest, to jest pewna. Um, nie wiem, czy pewność. Otwartość na błąd, może po prostu, też bardzo potrzebna w perspektywie przyszłości, nie? E, tego, że możesz popełnić błąd, bo znowu, no bo znowu masz kilka innych możliwości, nie, więc. Świat się nie skończy, nie? gdyby, nie wiem, maski nie miał e, otwartości na popełnienia błędów, no to e, rakieta by nie wróciła na ziemię? Nie? Ileś rakiet musiał rozwalić. Fakt, miał do tego hajs, ale sprowadzając to na nasz taki nas indywidualne podwórko. No jak na Podchalu się mówię ja jestem aktualnie już z Podhala, więc może mogę powiedzieć gwarą, nie wiem. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, nie? No i to jest święta prawda. Musisz się parę razy wywrócić, żeby się nauczyć. I nic się nie stało. To co normalne, to jest proces uczenia, tak? Jakby nie myli się ten, który nie robi, tak naprawdę. Dokładnie. Też odwaga. Myślę, że to jest też istotna kwestia w kontekście przyszłości. Odwaga do tego, żeby powiedzieć, nie wiem, bo my nie wiemy, bo często nasze rozważania dotyczące przyszłości mogą się skończyć na zadawaniu pytania. I zostawieniu sobie tej przestrzeni na to, żeby to trwało, żeby to pytanie e, można było jakieś prze, prze, przetrawić, nie? E, ale odwaga na to, żeby powiedzieć: Nie wiem, nie wiem jak będzie, nie, nie wiem, nikt z nas nie wie, tak naprawdę, nie? Ja trzy lata temu mówiłam do sektora, do sektora kreatywnego: Jesteście ostatnim sektorem, który zostanie zastąpiony. Po czym musiałam się zdrowo tłumaczyć, bo to był pierwszy sektor, który oberwał po uszach. Znienacka zupełnie, nie? Automatyzacja nie dotyczy. Pracowników niskiego szczebla, tylko dotyczy white collarsów, nie? Zupełnie niespodziewanie. Więc to, że mówisz, nie wiem, zostawia też Ci pewną znowu możliwość, do tego, że generujesz wiele rozwiązań, nie? Myślę, że tą myślą możemy tak powiem, zakończyć. Optymistyczną. Optymistyczną. Wracamy do optymistycznej. Tak. Nie, nie ma nic złego w niej. Optymistycznego zdania i myślę, że możemy życzyć wielu przyszłości. It's written in field field first. Yeah, first. Thank you.